Film ten dedykujemy pionierom lotnictwa, którzy swą ofiarną pracę, a często i życie poświęcili idei opanowania powietrza przez człowieka. Dzięki tym dzielnym jednostkom urzeczywistnione zostało najdawniejsze marzenie ludzkości – lot człowieka w przestworza. W zaraniu naszych dziejów sny o lataniu nie mogły się urzeczywistnić. Marzenia te znalazły swój wyraz w podaniach i wizerunkach skrzydlatych ludzi pozostawionych przez starożytne kultury – asyryjską, egipską, chińską, hinduską czy arabską. Jedną z najstarszych legend lotniczych jest grecki mit o Dedalu i jego synu Ikarze, którzy na skrzydłach z ptasich piór spojonych woskiem usiłowali uciec z niewoli na Krecie. Ikar zginął, jak głosi legenda, gdyż upojony lotem zbytnio się zbliżył do słońca, którego promienie stopiły wosk. Nie zginęła jednak idea Ikara. O ludziach, którzy podjęli dzieło wydarcia przyrodzie tajemnic lotu, chcemy opowiedzieć w tym filmie. Już w XV wieku geniusz odrodzenia Leonardo da Vinci szkicował projekty maszyn latających, jak aparat z bijącymi skrzydłami i śmigłowiec. Wieki XVI i XVII przynoszą szereg prac teoretycznych, rozważających możliwości budowy aparatów latających. Oto dzieło Serba Verancicia o budowie spadochronu z końca XVI stulecia. W tym samym czasie Polak Sebastian Śleszkowski opisuje pomysł balonu na ogrzane powietrze, wyprzedzając o 100 lat realizację tego pomysłu. Historia lotnictwa notuje m.in. szereg fantastycznych i dziwacznych pomysłów. Jednakże w miarę rozwoju nauk przyrodniczych, chwila oderwania się człowieka od Ziemi stawała się coraz bliższa. Nastąpiło to wówczas, gdy zwrócono uwagę na przyrządy lżejsze od powietrza. W końcu XVIII wieku zbił się pierwszy balon na ogrzane powietrze, zbudowany przez Francuzów braci Montgolfier. Od tej chwili legenda stała się rzeczywistością. Człowiek latał. Oto pierwsze spojrzenie uskrzydlonego człowieka na swych towarzyszy. Na swój kraj i na swój dom. Problem uniesienia się w powietrze został rozwiązany. Jednakże balon zdany był na łaskę wiatru i nie dawał sobą kierować. Dla pełniejszego uniezależnienia się od sił przyrody należało wynaleźć sposób napędu i sterowania balonem. Stąd narodziła się koncepcja sterowca. Działający na terenie carskiej Rosji Ogniesław Kostowicz buduje w roku 1882 sterowiec wyposażony w pierwszy na świecie silnik spalinowy. Dawid Schwartz zbudował sterowiec z aluminium, wprowadzając po raz pierwszy metal do konstrukcji lotniczych. Niestety pierwszy lot w okolicy Berlina zakończył się niepomyślnie. Doświadczenia Schwartza wykorzystał później Niemiec hrabia Zeppelin, którego udane konstrukcje sterowcowe zadziwiły świat w następnych latach. Zastosowanie silnika i sterów do balonu było wielkim postępem. Jednakże sterowiec, jako statek powietrzny, miał szereg poważnych wad. Wrażliwość na warunki atmosferyczne, niewielka prędkość, łatwopalność – oto przyczyny, które spowodowały wiele katastrof. Człowiek znów zaczął obserwować ptaki. Próbowano naśladować wiosłujący ruch ptasich skrzydeł, jednak bez rezultatu.
Zauważono wreszcie, że ptaki mogą się unosić w powietrzu również na nieruchomych skrzydłach. Czy nie tu leży rozwiązanie problemu? Tę właśnie drogę obrał w końcu XIX wieku niemiecki inżynier Otto Lilienthal. Wyświetlił on wiele zagadnień związanych z fizyką lotu oraz wykonał szereg udanych lotów na szybowcach własnej konstrukcji. Równocześnie z nim podobne szybowce budował Polak Czesław Tański. Lilienthal zginął śmiercią pioniera lotnictwa. Pracę Lilienthala podjęli Amerykanie, bracia Wright. Po licznych próbach z szybowcami zbudowali oni pierwszy samolot napędzany silnikiem spalinowym, na którym w roku 1903 wykonali udane loty. W ten sposób, na początku naszego stulecia, myśl o uskrzydleniu ludzkości przybiera realne kształty. Następuje teraz heroiczny okres lotnictwa. W roku 1906 Santos Dumont ustanawia pierwszy światowy rekord prędkości wynikiem aż 42 km na godzinę. Rok 1907 przynosi przelot dystansu 1 km przez Henri Farmana. W roku 1908 samolot osiąga już 72 km na godzinę, a Wilbur Wright ustanawia rekord przelotu na trasie 90 km. Wreszcie świat śledzi z zapartym oddechem przelot Blériota nad kanałem La Manche, trwający pół godziny, co nastąpiło w roku 1909. Człowiek czuje się w powietrzu coraz pewniej. Najpierw Francuz Pegu, a bezpośrednio po nim szereg innych pilotów wykonują figurę akrobacji lotniczej zwaną pętlą. W pierwszym dziesięcioleciu XX wieku obserwujemy w większości krajów europejskich ogromny wzrost zainteresowania konstrukcjami lotniczymi. Budowano samoloty w mniej lub bardziej prymitywnych warunkach, a konstruktorzy zwykle na własnych błędach zdobywali doświadczenie i kładli podwaliny pod współczesną wiedzę lotniczą. Oto migawki z pionierskich poczynań Słoweńca Edwarda Rusjana, który w roku 1909 własnymi siłami buduje swój samolot. W Warszawie w tym samym okresie powstaje poważna jak na owe czasy wytwórnia samolotów Aviata, zatrudniająca ponad 50 fachowców, dysponująca nowoczesnymi maszynami i prowadząca własną szkołę pilotów. Stefan Kozłowski, Czesław Zbierański, Stanisław Cywiński i inni opracowują oryginalne, udane konstrukcje samolotów przynoszące chlubę polskiej myśli technicznej. Svega 6 godina posle prvog leta braća Wright poleteo je prvi pilot jugoslovenskog vazduhoplovstva. Bio je to Edvard Rusjan. W roku 1909 odbywają się we Francji międzynarodowe zawody lotnicze z udziałem przodujących pilotów i konstruktorów Europy i Ameryki. Stanowiły one przegląd osiągnięć ówczesnej techniki lotniczej. Prisustvuju takmičenjima koja su se počeo od 1909. godine održavala u Francuskoj, a zatim i u drugim gradovima Europe i Amerike. Doświadczenia zdobyte na tego rodzaju imprezach przenoszone były następnie do warsztatów konstruktorskich, przyczyniając się do powstawania coraz doskonalszych samolotów w różnych krajach naszego kontynentu. Wielkie miasta Europy były w owym czasie widownią licznych pokazów lotniczych. Kilkunastominutowe wzloty budziły dreszcz sensacji wśród licznie zgromadzonych tłumów. Próbowano wzlotów w coraz trudniejszych warunkach atmosferycznych. W Warszawie odbywają się tak zwane dni awiacyjne z udziałem kilkunastu pilotów z różnych krajów, wśród których sukces odnosi Polak Sukniewski. Lotnicze wyczyny sportowe nie zawsze kończyły się pomyślnie. Braki techniczne ówczesnych samolotów i wiele jeszcze niewyjaśnionych problemów pilotażowych prowadziły do katastrof, jak na przykład śmierć Edwarda Rusjana w Belgradzie podczas próby przelotu nad rzeką Sawą.
Posljednji životni minut završio je svoj krug ispod polomljenih krila ptice koja je sam udahnuo život. Ofiary na drodze postępu lotnictwa nie odstraszały następnych pionierów. Niebo wabiło swym nieodpartym urokiem śmiałych ludzi. Zanimanie, kao da nije igralo baš nikakvu ulogu u tome. Mimo że w latach 10. naszego wieku szereg ludów Europy było ujarzmionych przez mocarstwa zaborcze, to jednak myśl lotnicza rozwijała się i wśród podbitych narodów. Oto lotnicze poczynania Serba Iwana Saricza na terenie monarchii austro-węgierskiej, gdzie z Polaków bardzo ciekawe konstrukcje samolotów stworzyli Libański, Rumbowicz, Głowiński, Ostaszewski i inni. Ale nie mając przedstawa, da ostwari swoje dalsze planowe, knjigovodja se vratio svome pozivu. Zainteresowanie dla lotnictwa przejawiał światowej sławy fizyk Mikołaj Tesla. Niezależnie od swych epokowych odkryć w zakresie elektroniki, Tesla opatentował kilka wynalazków z dziedziny lotnictwa. Jego aparat pionowego startu wykazuje dużo wspólnych cech ze współczesnymi samolotami tego typu. Najpierw mlazny motor, a zatem lebdeci automobil i avion za wertykalne uzletanie bili su dalekovida Teslina vizija onoga što će doći nekoliko decenija kasnije. W swoim cyklu rozwojowym aparaty latające przybierały nieraz bardzo dziwaczne formy, a konstruktorom nie brakło fantazji. Postęp techniki lotniczej szedł jednak uparcie naprzód. Rosła prędkość, zasięg i pułap samolotów. Jakże wielki krok uczyniła ludzkość od pierwszych niezdarnych balonów do współczesnych olbrzymów powietrznych. Dziś jesteśmy świadkami niebywałych sukcesów geniuszu ludzkiego w opanowaniu powietrza. Latamy szybciej od dźwięku, sięgamy w przestrzeń kosmiczną. Ziściły się sny Ikara, a w naszych umysłach rodzi się nowe marzenie – lot na inne planety. Jednego bliskiego dnia nową legendę o lotu człowieka na drugie planety przetworzyć w rzeczywistość.